Siemanko, siemanko, kochani. Jestem pod takim pięknym mostem, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że za mną jest moja ukochana żona Monika. To jest prima sortu, wiadomo. Są jeszcze wspaniali goście. Asia. Hej. I Grzesiek. A przy okazji zapraszam na kanał Grzeszka o nazwie? Gel Bibson. Okej. Okay. Gdzieś tutaj po lewej, po prawej będzie link do niego, a my zmykamy na połowy. Zobaczcie, to jest od razu, no czyli już byłaś na połowach. Już. Kochanie, bierz przykład Zasi, szukaj. Wchodzimy do wody, zobaczymy jak to będzie tutaj, tutaj dawno mnie nie było. O, o tutaj naniosło piachu. Znaczy, o, tutaj jest tak ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, wchodzimy do wody i szukamy. Czy coś to będzie? O! Tutaj coś jest dużego. Tutaj to. O kurde. O nie, to trzeba będzie osłonić, to jakiś pręt jest. Na pewno. Trzeba osłonić, żeby nic sobie krzywdy nie zrobił. I szukamy dalej. O, jakaś spalnizna. Ale nie o to chodzi. No i po prostu rzucasz, tak, wahadłowo. Tak, tak po prostu. No tak dalej trochę. Nie, tego nie zbieraj. Po prostu pod siebie, weź, tak pod siebie. O, o, o. No i to chodzi, że się zamoczyła linka. Tak. Nie musi to jest ciągnąć ten, na ten magnes. O, ej, no nie, no jesteś niezła. Zobacz, masz pierwszą śrubę. Ty, no pierwszy rzut, masz pierwszą śrubę, masz, no brawo. Mam tu takie miejsce. Już wychodzą śruby, nakrętki, inne sprawy. A mój skarbunek łowi. Rzucaj, niech lina na moka. Ej, no, kochanie! Chcesz jakąś taskę do krojenia? Opa! Strzały, kolejne strzały spod grubego mułu. Kurde, no. To miejsce jest niesamowite. A teraz patrzcie, Gel Bibson prezentuje, jak rzucać magnesem neodymowym. Jeszcze nie wiem, jak to. Jeszcze nie? Kogo? Od ciebie. Ja? Nie, ja to zwykły człowiek. No, bardzo dobrze. O i zobaczcie, o grację, to powolne holowanie. O to właśnie chodzi. To jest po prostu pełen kunszt pana Grzegorza. A masz? O, już się uwolniłaś. Taki tuś. Ale nie, kontekst serio. No rzucaj, rzucaj. Nie bój się, jak we mnie już trafisz, to się odda po prostu, no. 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 I dziewuchy holują. Wolniej, wolniej, wolniej. Za szybko bierzesz. O, masz coś. No nie wiem. Dynamit. Dynamit. Haluj.
cała mokra, utoplana i zadowolona. Mhm. Co za głaz jakiś, ja nie wiem. No? I to? Już. O! Tak, co już tu jest? Puść tego! Co już tu jest? O nie! Kamyczek. Chodź, w grzeszkę rzucimy. Czego chlepać trochę? Szync nie ma. Jak to je? No. Nie no, rzucamy, o. No i chodź, nie holujesz. Jedziesz. Kurde, jak ja bym tak chciał wejść tam na środek. O, a tu jest głębia, jak widać nawet. I co masz, kochanie? Nie wiem, jakieś pitu-pitu. O, pitu-pitu, czyli jak jest pitu-pitu, to pozdrawiamy Darek 1961. Pozdro Darku ode mnie i od Moniki. Pozdro. Teraz pójdź tam dalej na plażę, w tym kierunku. No i do siebie, no dawaj. Widzisz? Śmiało, śmiało. Czuję dużego, czuję to po prostu. O kurde, co to jest? Jakiś kątownik, podkładka, nit. Ja nie mogę, co za miejsce. Gadu, gadu, a tu ma wreszcie pręci sława z pięknego, wspaniałego. I Wiesiu, ty to jak walniesz tym magnesem, to raz a porządnie. Dobrze. Twixa, panie. Jest towar. Miał Grzesiek batona takiego i teraz ja mam. Jest taki płaskownik. Jest jakieś tam pierdółki są. I zawsze coś jest, tutaj się trafia. Kurde, co rzut, to praktycznie coś jest. Może nie za każdym, ale tutaj się no to coś pojawia. To lubimy. O, holujemy, holujemy. W miarę powoli. O, tu tam jest wyspa fajna, mi się podoba. O, byle tu przejść, o. Tak patrzę sobie, bo tu jest wyspa fajna, tylko, no wiecie, tu jest nurt duży wody. O, i to już mi dowodzi, że byłem na połowach magnesem neodymowym. To jest to. Wiaderka, tak położyłem magnesy, tak mi klapsnęło. Znaczy, resztka klocka hamulcowego. Pozdrowionka Artur z kanału Kaniu czysty jest, zaje, fajny. No i kolejne holowanie. Śmiało, śmiało. Nie. No nie. Ale wyciągnąłem już kolejnego nita. Jezu, weź to, odrwij to. Zobaczcie, opatrzcie, co się dzieje. I ty pomyśl, że tu będzie palec między tym a tym. No nie bardzo. Jeść. Grzesiu, ty masz badyle dopiero. Wisław, zbrojeniowy. Co, wbija się do wody? Tutaj trzeba uważać, wiesz. Takie miejsce jest takie mocno podejrzane. Czy masz? A, zaczepiałeś. No, też tak bywa. Dobra, wracamy. I zaczniemy, czy też będzie na żywo. Generalnie wam nie będę tak pokazywał każdego rzutu, bo to byłoby generalnie też to nudne. Ale zobaczymy, czy coś za tym razem będzie.
Bywa i tak, że tylko jest resztka nita. Sałatka na obiad już jest. A, dziękuję, dobrze. Ale ty zjesz pierwsza. To jest nóż? Jakby kawałek, no? Ty, to jest, tak, to jest kawałek noża. To odczep. Nie da rady. Aż w życiu, no. Oż. No nie, przed nimi to bardziej. O, tak. O, wreszcie. Nasze dziewuchy rzucają. Nas wygoniły z tego fajnego miejsca, ale zanim nas wygoniły, my to tutaj zrobiliśmy z tego się im takie fajne przejście. Dzięki, chłopaki. Moja żona, ukochana. Ma coś takiego, kawałek podkładki i znowu pójdzie to do obiegu, do huty. I mają dziewuchy, no wygoniły nas, skubane. Grzesiek, Asia, moja żona Monika i dwoje turystów patrzą tam wandali. Co oni tam robią, kurde? Nie wiem, co oni tam robią? Co tam leży w wodzie? Coś niesamowitego pewnie. Kurde, no. Ale zobaczymy teraz, co ja to będę miał. I niestety nic na razie, ale szukam dalej. Nie poddajemy się. Moje gratulacje. To już tam można naprawdę powiedzieć, tak jak powiedział kiedyś Kuba Lipiec. Jeśli ktoś wyłowił śrubę kolejową, to znaczy, że był na połowach magnesem nodymowym. Kochanie, moje gratulacje. Dziękuję. A teraz Grzesiu, bardzo uczynnie. O nie, tu odczepisz? No, odczep od niego. Odczep, spróbuj. Komisyjnie. No Grzesiu, spróbuj. Chodź. Zobaczysz siłę tego magnesu. Prawie. Albo i nie. Jest siła. Brawo, kochanie. Żółwik. Moja żona jest niesamowita. Zobaczcie, ja tam rzucałem, aż się poddałem. A tu moja żona Twixa. Żeby nie było, tu są moje dwa, a tu są jej. No, kochanie. Będzie z ciebie magnesiara. Zobaczcie jego minę. Wszystko mówi. No, ten widok zawsze cieszy. Jest śruba kolejowa. Nie, dzisiaj z tej strony śrubka. Nie wiem, kto to zaniesie. I zmykamy na drugą stronę, na grilla. Ja sobie jem jajeczka. A tu zobaczcie, o, dziewuchy grilla nam szykują. Baska. Tu tego, tam inne smakołyki typu martini, bezalkoholowe podobno. Tak. No oczywiście, bo my alkoholu nie preferujemy, absolutnie. Martini bezalkoholowe. No, proszę bardzo. I dziewuchy będą piły. Nie wiem, o czym mówisz. Na zdrowie, kresła kępa, na pojedli, popili, idziemy tam. A jeszcze w międzyczasie poszliśmy z Grzegorzem poczepać magnesami i zobaczcie, jak to wygląda. Kawałek hamulca kolejowego, czyli dokładnie klocka. Jest komplecik, stopka i śrubka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub i resztki podkładu. Ten stempla, czyli tą podestu. Na drugiej stronie i zobaczcie, ja już mam jakiegoś kolosa, tylko że mam tyle za sobą krzaków, nie mam w ogóle miejsca, że nie wiem, co ja mam, ale postaram się jakoś wyjść, mimo że prąd jest mega, to się nie wydaje, ale jest mega silny, a ja mam coś na magnesie. Na pewno. Tak, dobra, kochani. Teraz was nie zanudzam. Jak to będę miał, to wam pokażę. Po prostu. Wow, ale nurt wody jest niesamowity. Trzeba bardzo uważać. Zobaczcie, co się dzieje. Ja mam po prostu element tego mostu. O. O.
Znaczy... Ja pierdzielę. Na YouTubie neodymowy Mario. O Jezu, co to jest? Jakiś. Śrubę i chyba masz blachę, chyba, to już widzę. Nawet chyba. O, tam się. Tam coś też haczyło. Kontroluję to dużego. Dużego mam. Jest. O, o to właśnie chodziło. Połowa podwójnego podkładu. No nie, połowa. Znowu coś idzie? Jest. O, jest szpilka. Ale powiem wam tak, dno jest tak, jest ruchome, że się boję po prostu stać. Zobaczcie, on ma małą grzechotkę, taką do przykręcania towaru. No kurde. Fajna. Piękności. Kolejna bramka przede mną jest, jak widać. Albo nie widać. Teraz to wrócimy na brzeg. I macie. Zobaczcie, mam gardek. Pozdro Kuba July. O, tu jest nawet jeszcze jakaś polska norma 16 cm. Nie no. No rewelacja. Tanio sprzedam. Tanio sprzedam. Nie, metal. Magnes neodymowy. Głowie, F300 Gold z Magnumu bardzo dobrze daje radę. Tu wychodzi tyle towaru, to masakra. A spokojnie ten... O, a tu walnęłem mocno, zobaczcie. Ale ten film zobaczycie może za miesiąc. I tak właśnie to będzie. Mega miejsce, dużo towaru. Jedziemy dalej. Największy element, ale nie o to mi chodzi. Kochani, zobaczcie, wyszedł taki pan z dwoma kundelkami, czy tam pudelkami, nie są źle. Zobaczcie, panie, mam takie dwa stare starą spawarkę. Dał mi tą spawarkę i tutaj... Zobaczcie, ile kabla. Mówi, że tu jest 80 metrów bieżących. I jeszcze tutaj... Taki młot. Wow. Ale mi złą się sprzyja. Zakończenie, kochani. Co wyszło? Najpierw dziękuję mojej żonie kochanej. Dzięki konie, żółwik. Dobrze działała tam, mówiła. Jedna kastra pełna, tam kastra prawie pełna jest. Dostałem od jednego gościa taką maszynkę, nie wiem, pokazywałem w środku. Później. Tutaj to jakieś spawarkę czy coś takiego. Tutaj ta. Nie wiem co to jest, ale coś jest ogromnego. Ale dobra, było bardzo dużo. Idziemy do Grzesia i Asi. Grzesiu, Asia, bardzo was, wam dziękuję. Żółwik, wpada się na kanał Galbipson. I zobaczcie co on tutaj wyłowił. Oprócz tego, że pozbierał oboje śmieci, fajansu, bo tam są widać tam z tyłu, to jeszcze jest tutaj trochę złomu. Prawda? Trochę złomu jest. Trochę oj, tu jeszcze śmieci. Masz, tak, tu jeszcze masz. Tu jeszcze trochę złomu do pisania, no. Kamień zostaje. Kamień zostaje, tak. No i co kochani, komentujcie jego, jak i mnie. Bo dzięki właśnie wam nasze kanały się rozwijają, więc zapraszamy na kolejne odcinki. Cześć. A więc musiałem dograć kochani, bo po prostu tego było tak dużo i do nie, no przecież to w tych kastrach tego nie było widać. A zobaczcie, tyle cienizny. Tam trochę worka śmieci jest. Kubełek, czy tam rondelek, śrubek, nakrętek, podkładek, śrub kolejowych, tyle, inne elementy. I zobaczcie jedną śrubę, jak ona wygląda, patrzcie, tu ma kwadratowe zakończenie, prawda? Tu jest zwykle jest okrągła, ale jest jeszcze tak, dwie połówki klocka hamulcowego, pozdro Artur z Kaniowa. Ile szpilek? Jejku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 szpilek. Tak, 11 takich długich szpilek. Od łóżka ramka chyba. Kątownik. Tutaj ten większy. Tutaj jakiś kawałek płaskownika. Znowu kawałek płaskownika, kawałek płaskownika, kawałek płaskownika. Młotek po pstukaniu, bo to była taka buła. Tak jak to właśnie. Taka buła właśnie była. I właśnie się okazał młotek. Wczoraj jeszcze było widać.
na niego gramaturę 330 czy jakoś tak było wczoraj jeszcze. No jakoś tak. Ale jeszcze był fajny koszyk zadantowy. I taki fajny element. Ok, ten element i tutaj było wyjęte z wody. Ale poszedł mi przemiły pan i pyta się, czy nie potrzebuje złomu, bo tak mu tam leży. No to mówię, oczywiście. Ja zawsze potrzebuję złomu. Im więcej, tym lepiej. I zobaczcie, co mi dał. Czysta miedziucha. Tutaj po prostu jest czysta miedziucha w tym. Tu jest kabelek. Dwużyłowy chyba. Tak, dwie żyły. Też będzie w tym roboty. Tam jest jeszcze jeden kabel, ale zobaczcie. O kurde, też jest gruba miedziucha. Zobaczcie, taka gruba miedziucha. I tu jest ta spawarka, o której wspomniał. Ojejku, nie wiem ile ona waży, ale szalenie dużo po prostu. No i dał mi taką skrzynkę i tak patrzę do tej skrzynki. On do mnie, a bo tam jest młot. No i patrzę, faktycznie jest młot. Młot i narzędzia jego jeszcze. No i jeszcze tacki. I kochani, tak to właśnie wyszło z jednego dnia. Takiego dnia połowów życzę wam wszystkim. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A ja posprzątam to wszystko i posegreguję. Cześć!